socjotechnika pracy nad naszą świadomością no nie jest doskonała, jak wiemy, bo i w PRL-u nie była, ale pozwala odwołać się do polskich kompleksów, do zaniżonego poczucia własnej wartości, takimi ludźmi się łatwiej steruje. I to sprawia, że ten establishment, który nie chce konkurencji, a proszę pamiętać, że to nie dotyczy tylko polityków. Ja nigdy nie zapomnę, jak na Uniwersytecie Andrzej Wajda pytany, jak był konkurs na scenariusz o filmie o Powstaniu Warszawskim, napytany o ten film, powiedział, że właściwie po co, bo film już został nakręcony. To dotyczy rywalizacji na poziomie pisarzy, Bo po co inne powieści, tak? Po co inne filmy, które mogą, po co? Ja wolę decydować, kto dostanie pieniądze na film, a nie poważnie mieć elity konkurencyjne, które ze mną rywalizują i ja mogę przegrać, tak? Ten mechanizm monopolu jest taki, powiedziałabym, nie tylko naturalny u ludzi władzy, ale w systemach, które wyrosły z niedemokratycznego takiego PRL-u, to ja myślę, że to jest potrójnie silne. Więc ja bym powiedziała, co przeszło z PRL-u. Nasze poczucie bezradności, nasza niska samoocena i nasze kompleksy, które sprawiają, że łatwiej się nami manipuluje. No i ta wielka miłość do niekontrolowanej władzy u establishmentu, która jest i świadoma, i nieświadoma, ale bardzo skutecznie w tej chwili rzeczywiście pozwala no, tworzyć taką Polskę, z jakiej nie do końca jesteśmy zadowoleni. Ja tylko życzę, żeby te pani słowa o Adamie Michniku nie skończyły się procesem, bo ktokolwiek krytykuje dzisiaj jest rzeczywiście na to narażony. Tak, to znaczy ja nawet się podpisuję, tak najbardziej. Proszę Państwa, ja opierając się na doświadczeniu poprzednich spotkań, chciałem ograniczyć liczbę pytań z sali do dwóch pytań. Po prostu, żeby dwa pytania, jeśli ktoś chce zadać, tak? Proszę. Pani doktor mogłaby podpowiedzieć, jak właśnie zmieniać tych, których mamy na swoją stronę przeciągnąć, czy jakoś ich w ogóle. Ja mam ten problem rzeczywiście w rodzinie i wśród znajomych, że właśnie jestem oszołomem, z którym się nie rozmawia. Rzuca się słuchawką, że w ogóle pomyślałam o zamachu. No i tego typu. Także jak to w ogóle robić? Bo ja jestem czasami się czuję też bezradna, chociaż całe życie, też tak jak pani doktor, jestem członkiem, założycielem Solidarności, jestem do dzisiaj. I ciągle jeszcze chcę to robić, ale nie wiem jak, ja już teraz tracę jakieś, nie wiem jak to robić, jak wpływać. Ja muszę powiedzieć, że ja też mam takie przypadki, z którymi sobie nie radzę, ale mam też takie, z którymi sobie radzę i nie ma złotego środka. Ale na przykład ja chciałam powiedzieć tak, że tutaj mieliśmy jakieś takie momenty, w których dochodziło do spięć. Ja na przykład bym przetestowała, czy Państwo macie świadomość, bo ja na przykład mam i ja nie mam do tych ludzi pretensji, że dla nich sytuacja tutaj tego zebrania, która przeszkadza im spacerować, nie jest normalna. I oni mają prawo uważać, że nie jest normalna. Nie. I pani wie, i ja wiem, o co chodzi, ale wyobraźmy sobie, bo to jest tak, jak powiedziała, tak, w demokratycznym państwie można zrobić manifestację, można zezwolić, to jest wszystko okej. Okay. Ale ja bym powiedziała, stałość tej sytuacji dla kogoś, kto naprawdę wierzy, że wszystko jest pięknie, a śledztwo prowadzone jest cudownie i wszystkie zastrzeżenia, w demokratycznym państwie on ma prawo tak myśleć, chociaż ja tego nie rozumiem, ale ma prawo. Więc on ma prawo tu przyjść i się zdenerwować. I wtedy my się musimy uśmiechnąć. Ja myślę, że ten sposób zaczyna się od tego, słuchaj, dobrze, tak, jestem idiotka, nienormalna ten, ale w demokratycznym państwie mam do tego prawo. Zaczynajmy od tego. Nie zmieniamy ich, tylko budujemy nasze prawo do naszych poglądów, z których nie ustąpimy. Musisz się z tym pogodzić, że ja mam prawo tak myśleć. Możesz się nie zgadzać, ale żyjemy w tym samym kraju, to jest nasz wspólny kraj, ty i ja mamy takie samo prawo do mediów, do dyskusji, do debaty i do poglądów. Wywalczmy sobie prawo równości w naszej odmienności. Ja wiem, że to śmieszne, ale tak, tak. Bo na razie cała akcja jest prowadzona w taki sposób, żebyśmy my się poczuli gorsi, rozemocjonowani, rozhisteryzowani atakami, tak? Bo nikt nie lubi być bydłem, paranoikiem,
Ja mam takie mechanizmy, że ja nawet nie pamiętam tych wszystkich nazw, żeby się nie denerwować, tak. Ono wszystko jedno, tak, to wszystko tak. To jest po to, żebyśmy chodzili zdenerwowani i z wypiekami na twarzy. No, gdzieś tam w powietrzu sobie krąży, tak. Nie dajmy się tak zdefiniować. To jest po pierwsze. Uśmiechajmy się. I to, co mamy sobie wywalczyć, to równoprawność naszych poglądów, niezależnie od tego, jak jesteśmy oceniani. Ja tylko chciałbym podkreślić, że dla wielu z nas te cztery postulaty to nawet nie dotyczą tylko i wyłącznie śledztwa i tej katastrofy. To znaczy, ja na przykład uważam, że gdyby to się stało gdzie indziej, może w innych okolicznościach, i tak by wyszła nieudolność państwa i to, że nie funkcjonuje, że pewne rzeczy nie są właśnie tak jak w normalnym państwie. To jest jakby mój wstęp, oddaję tutaj mikrofon na drugie pytanie. Ja mam takie pytanie w związku z wypowiedzią poprzedniej osoby. Jak ewentualnie spowodować, żeby więcej osób popierało te nasze postulaty? Ja uważam, że trzeba szukać takiej płaszczyzny, która dotyczy praktycznie wszystkich ludzi, i w którym można znaleźć jakiś konsensus. I ja widzę, że taką płaszczyzną to jest jednak ekonomia. I właśnie to, co powiedziała pani odnośnie wczorajszych manifestacji Solidarności, nie uzyskały one takiego dużego poparcia z tego względu, że między innymi argumenty nie były zbyt, powiedziałbym, nawet mądre. No między innymi kwestia taka jak żądanie płacy minimalnej na jako połowę płacy średniej, no chyba w żadnym kraju świata takiego czegoś się nie stosuje. Ale już nie wnikając w tą rzecz, ja uważam, że w środowiskach pisowskich brakuje dobrego programu. Zarówno tu jak była debata odnośnie OFE, nie ma nic, powiedziałbym, jakichś atrakcyjnych programów, które były prezentowane i w polityce rodzinnej, i w kwestii podatków. I to moje pani uważa, że ta płaszczyzna by społeczeństwo. Powiem tak, po pierwsze płaca minimalna w stosunku do średniej płacy jest w Polsce najniższa w krajach Unii Europejskiej. Nie, zaraz. Okres wzrostu gospodarczego czy takich wyraźnych, dobrych wskaźników sprzed kilku lat, dobrze, sprzed kryzysu, jak powie rządząca ekipa, to był okres, w którym sami ekonomiści pisali, że czynnik wzrostu jest popytowy. Czyli mówiąc krótko, jak my mamy pieniądze, to my je wydajemy i nakręcamy gospodarkę, więc to nie jest głupi postulat, płaca minimalna, ja jestem jej absolutnie zwolennikiem. Ale problem polega na tym, że możemy się różnić. Natomiast ja powiedziałabym tak, że jeżeli my jesteśmy w stanie połączyć się jako wspólnota polityczna wyłącznie na poziomie ekonomicznych jakby bodźców, to po pierwsze oznaczałoby, że Marx miał rację, że byt określa świadomość, a ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że byt określa świadomość w takim samym stopniu, jak świadomość określa byt, bo to jest tak, już pomijam, że na początku było słowo, ale to jest tak, że nasze wybory, nasze decyzje są uwikłane w wartości, w postawy i przecież to, czego my się domagamy, dotyczy spraw daleko nieekonomicznych i my się musimy na tym poziomie także poczuć wspólnotą, bo bez tego moim zdaniem rozwoju gospodarczego nie będzie. Natomiast no, zgodzę się z panem o tyle, że pewne propagandowe hasła, że jest świetnie w sytuacji, w której nie ma pracy, tak, albo ceny idą w górę, pełnią bardzo ważną funkcję, mianowicie pokazują, że władza nie zawsze mówi prawdę. A jak nie mówi prawdy w tej sprawie, to może i nie mówi prawdy w innej sprawie i zaczynamy jej się uważnie przyglądać. Czyli jak pan widzi, ja się z panem zgadzam tylko w tym wymiarze, że ekonomiczne nieprawdy są łatwiejsze dla obywateli do zauważenia i mogą spowodować, że zaczną przysłuchiwać się także innym deklaracjom. Natomiast w to, że byt określa świadomość, to się nie zgadzam. Bardzo, bardzo pozytywny akcent. Ja chciałbym tym akcentem zakończyć.
bardzo pani dziękuję za wizytę, za to spotkanie, za tę rozmowę. Jeśli pan pozwoli, ja chcę powiedzieć tak, że nie wiem w jakim tempie i jak dalece te postulaty będą państwa realizowane. Nie wiem, jakby to powiedzieć, moje duchowe wsparcie dla tej obywatelskiej postawy odpowiedzialności za kraj. Myślę, że podzielam z wieloma moimi rodakami, chociaż rzeczywiście jest tak, że to ta obciachowatość krąży, ale się tym już umówiliśmy, że się nie przejmujemy, więc niezależnie od tego, ile to będzie trwało i co państwa jeszcze spotka, to proszę pamiętać, że już zrobiliście państwo bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, tą swoją konsekwencją, spokojem, pogodą ducha i taką otwartością i właściwie wielką mądrością, co bardzo dobrze, jak bym powiedziała, zapowiada za 20 lat, jak to będzie z mądrością waszą. Jak mówimy, że ludzie lubią biegać na pomoc wygrywającym, to mówimy, że takie są kalkulacje. Taka jest socjotechnika. I w Polsce problem dzisiaj polega na tym, żebyśmy nie dzieląc się, bo ja przepraszam, na wojnę domową mogą sobie pozwolić Hiszpanie, Brytyjczycy, Amerykanie, bo nie mają sąsiadów. W Polsce konflikt i wojna domowa jest wykluczony, bo mamy sąsiadów, którzy będą ten konflikt przeciwko nam wykorzystywać. I już wykorzystują i już nasze osłabienie to jest jakby tego dowodem. Więc my musimy być wspólnotą polityczną i my musimy odnaleźć do siebie ścieżki. Musimy po prostu, jeżeli chcemy te postulaty, że tak powiem, osiągnąć. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja zawsze mówiłam, że w Polsce bardziej można liczyć na ludzi niż na instytucje. I ja jakoś mam taką głęboką nadzieję, że oprócz tych wszystkich prokuratorów i policjantów, którzy ciągle pracują, a podobno nawet awansowali, a robili wszystko, żeby w sprawie Olewnika nic się nie wyjaśniło, bo mamy takich ludzi i jesteśmy państwem, w którym nie potrafiliśmy takich ludzi usunąć, ja nie mówię aresztować, usunąć ze struktur naszego kraju. I powiedzmy sobie szczerze, że to jest po prostu policzek i kompromitacja, ale że są w tych samych strukturach jestem przekonana, policjanci i prokuratorzy, którzy także w tej sytuacji tragedii smoleńskiej coś chcą wiedzieć. I że to nie jest tak, że nie ma oficerów w polskiej armii i nie ma prokuratorów w urzędach, którzy nie będą sobie poczytywali za punkt honoru. Nie teraz, nie krzykiem, nie wtedy, kiedy nie można, ale coś spróbują wyjaśnić. Nie wierzę właśnie dlatego, że ufam ludziom, którzy w moim kraju tyle razy mnie nie zawiedli. Nie wszyscy, nie większość. Poza tym, no, wie pan, ja pamiętam jeszcze w latach 80., że w relacjach z innymi ludźmi problem Katynia był, no, wyglądał podobnie. To znaczy ja od moich znajomych, którzy byli związani z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą albo jakoś tam uwikłani w system władzy, słyszałam odpowiedź, nie zawracaj głowy, to wszystko jedno. Przecież jeszcze w latach 80. tak było, na miły Bóg, tak? I w tym samym społeczeństwie, które obaliło komunizm, były setki, tysiące ludzi, którzy mówili, nie zawracaj głowy Katyniem, jakie to ma znaczenie dzisiaj w Europie, tak? Na kolegium IPN-u prezes Urbański opowiadał, że jak film Katyń, którym przecież częściowo producentem była telewizja, wydzwaniał jeszcze jako prezes telewizji do największych mediów w Europie z pytaniem, czy nie kupiliby do dystrybucji filmu Katyń, 30% światłych właścicieli mediów publicznych i niepublicznych europejskich odpowiadało, że nie kupi filmu, który uprawia antyrosyjską propagandę. No, ja bym powiedziała, że mówię o tym dlatego, żebyśmy wiedzieli, jaką skalę zadania, że tak powiem, my mamy do zrobienia. Ja pamiętam, że jak brałam udział w debatach na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej, to zawsze mówiłam, że są dwa powody, dla których ja bardzo chcę, żebyśmy weszli. Pierwszy to jest taki, żeby polscy rolnicy wreszcie dostali dobrą politykę rolną, bo przedstawiciele elit wszystkich partii politycznych uważali, że to jest nonsens, a ja wiedziałam, że to jest coś ważnego. A po drugie, żebyśmy w Europie wprowadzili do świadomości elit europejskich prawdę o tym, czym były oba totalitaryzmy i jakie były polskie doświadczenia, bo to nie jest polski problem, to jest problem europejski. Hiszpanie też to muszą wiedzieć.
Portugalczycy też to muszą wiedzieć i nikt tego za nas nie zrobi. To musimy zrobić my, bo ta wiedza, czym były te dwa totalitaryzmy i czym jest Rosja, ta wiedza, którą my mamy, tak, mówię o Rosji niedemokratycznej, bo życzę Rosjanom demokracji. To to jest taka, czy chociażby o Katyniu, bo przecież Katyń to nie jest tylko kwestia 20 tysięcy oficerów zamordowanych, to jest kwestia 17 września i to jest kwestia zakłamanej narracji o nieskazitelnej roli Związku Radzieckiego w obaleniu nazizmu, tak? To jest cios dla polityki historycznej Rosjan dzisiaj. To jest cios i ja rozumiem, że oni się przed tym bronią. No właśnie się dowiedziałam, że znowu wzrosły wskaźniki z 20 paru, czy z 18, z 20 paru na tych, którzy wierzą, że to Niemcy zamordowali polskich oficerów, czyli tak, już jakby się cofa świadomość w Rosji i że spadła z 35 do 34 liczba tych, którzy uważają, że to jest NKWD. Czyli w tej chwili tylko co trzeci mniej więcej Rosjanin po tym wszystkim, po pojednaniu, prawda, po filmie Andrzeja Wajdy przyznaje, że to NKWD. No tak, no ale to jest dla nas praca i zadanie. No im nas jest mniej, tym zadanie trudniejsze, ale ja przepraszam, nie takie rzeczy Polacy robili i sobie z nimi radzili. Dlaczego mamy sobie z tym nie poradzić? Jeszcze powiem tak, jest pan tutaj, tak? Jest ten namiot, są te postulaty. I nie wierzy pan, że sobie poradzimy? Gdybym nie wierzył, to by mnie tu nie było. Ja powiem. Ja powiem może taką historię a propos tego uświadamiania Europy, bo jeszcze niedawno, tam około tydzień temu. Około tydzień temu na rynku zobaczyłem dwójkę właśnie Hiszpanów, w których jeden miał koszulkę Che Guevary. Podszedłem i powiedziałem, że to jest po prostu morderca, asesino. Na co coś zaczął na mnie wykrzykiwać, ja zostawiłem tą grupę. Poszedłem dalej, siedziałem z kolegą. Za chwilę oni przechodzili obok i zostałem wezwany od faszystów. Więc rzeczywiście jest dużo do odrobienia, jeśli chodzi o prawdę historyczną na temat właśnie dwóch totalitaryzmów. Jedna krótka uwaga, wydaje mi się, że to co słyszymy tutaj, te prowokacje, ataki osób obok, to jest coś, czym powinna się Straż Miejska albo policja zająć, ale to jak widać nasze zgromadzenie mało się chce zabezpieczać, jest mi naprawdę przykro z tego powodu. Chciałbym przypomnieć tylko te pytanie o IPN. Tak. Jeśli chodzi o IPN, to ja muszę powiedzieć, że ja do momentu przesłuchań nowych kandydatów na prezesów, w końcu byłam przez wiele miesięcy, nie tylko przez 3 lata członkiem, a potem przewodniczącą kolegium IPN-u i nauczyłam się od świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki, takiej jego postawy, którą on deklarował przez cały czas tej prezesury, którą obserwowałam, że zawsze dbał o to, żeby mówić, że Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją, której pracownicy muszą być lojalni w stosunku do całego okresu i zawsze bardzo dobrze mówił o prezesie Kieresie i o profesorze. I to chcę powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że ja czasami zresztą mówię, że w tragedii smoleńskiej straciliśmy 3 prezydentów. Kaczorowskiego, Kaczyńskiego i przyszłego Kurtykę. Znaczy ja nie miałam cienia wątpliwości, że była to nieprawdopodobna, nieprzeciętna, niezwykła postać, która miała ogromną przyszłość przed sobą, także ja bym powiedziała z obywatelskiego, a nie tylko imperialskiego punktu widzenia. I on miał absolutnie pełną świadomość wagi Instytutu Pamięci Narodowej i tego, że ludzie, którzy są z nim związani, doskonale muszą wiedzieć, jak ważne jest przetrwanie tego, żeby w tym instytucie mogło się dziać to, co jeszcze ciągle jest przed nami, czyli ujawnienie, udokumentowanie i opublikowanie wszystkich tych dokumentów, które wiążą się z prawdziwym obrazem przeszłości perelowskiej i nie tylko, ale przede wszystkim perelowskiej, bo ta jest jakby najbardziej swoim. Natomiast wracając do tego okresu po tragedii smoleńskiej, ja bym powiedziała tak, że to nie było tak, że ten rok był dramatycznie zły,
Dlatego, że ja miałam takie poczucie, że ludzie w IPN-ie pracują tak, jakby prezes Kurtyka ciągle, jakby ciągle był ich prezesem, a pełniący obowiązki prezes dr Gryciuk nie robił nic takiego, co by im w tej pracy przeszkadzało. Znaczy, ja bym powiedziała, no, towarzyszył instytutowi czasem lepiej, czasem gorzej, ale świętej pamięci Janusz Kurtyka, tak powiem, mówi mi, że mam że było tak, powiedziałabym, bez zagrożeń. Natomiast problem, była próba, jak Państwo może wiecie, przeprowadzenia konkursu. Ja wtedy byłam osobą, która próbowała w mediach przekonać opinię publiczną, że dobrze by było, żeby ten konkurs jednak na ten okres przejściowy powołał prezesa, który przeszedłby pełną procedurę, tak, a nie był wskazany przez marszałka, czy powiedzmy przez prezydenta Komorowskiego, bo to jest inny typ relacji, inny typ zależności. To nie było wymierzone przeciwko prezesowi czy wiceprezesowi wcześniej Gryciukowi, tylko dla dobra instytutu, mówiąc, że to na pewno będzie długo trwało. No miałam rację, tak, bo minął rok, ponad rok i prezesa jeszcze nowego nie ma, czyli tak, ale media oczywiście uważały, że to pisowskie kolegium i tak dalej, te wszystkie dyrdymałki, więc ten konkurs się nie udał i to na pewno uważam, że było złe. Natomiast przyznam się szczerze, że absolutnie w tej chwili wszystko, jeśli chodzi o, nie wszystko, ale jeśli chodzi o przyszłość Instytutu, to bardzo wiele zależy od tego, kto zostanie prezesem. Wśród tych czterech kandydatów, moim zdaniem, co najmniej dwie są obiecujące z punktu widzenia, te, które ujawniły media, tak? Nie będę wymieniała nazwisk, ponieważ przyzwoitość nakazuje, żebym się w tej kwestii nie wypowiadała. To jest, pełniłam tą funkcję i czuję się odpowiedzialna, że tak powiem, za to, żeby debata wokół IPN-u była poważna, a nie żeby była emocjonalna. Co najmniej dwie kandydatury to są osoby, które znają Instytut, którym się dobrze pracowało z prezesem Kurtyką i które dają szansę, żeby ten Instytut dobrze funkcjonował. I ja bym powiedziała, temu należy kibicować. Skład rady, która została wyłoniona przez środowiska naukowe i przez... Znaczy, ja byłam przeciwna nowelizacji ustawy. Ja byłam głęboko przekonana, że wcale nie jest dobrym rozwiązaniem tworzenie w IPN-ie takiej rady, która składa się z historyków o wysokiej pozycji w środowisku historyków, ale byłam niewiarygodna, bo jestem socjologiem wsi i w dodatku nie mam habilitacji, więc nikt moich opinii poważnie nie traktował. Ja miałam tego świadomość i się nie obrażałam, ale podtrzymuję moją opinię, ponieważ historycy są grupą zawodową, która, no tak jak wszystkie środowiska naukowe w Polsce, ma te swoje układy, związki, relacje, promocje, recenzje, prawda, magister, doktor, stanowiska i to sprawia, że dobrze, pan Andrzej Gwiazda nie miał tytułu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, ale był opozycjonistą z takim dorobkiem i z takim doświadczeniem, że miał absolutnie pełne prawo być w kolegium i w Radzie i nowelizacja, która pozbawiała go tego prawa, bo moim zdaniem była absurdalna. Podobnie jak można mówić politycznie czy nie, ale Andrzej Urbański tak, był prezesem telewizji, nie był historykiem, nie był socjologiem, ale miał duże doświadczenie jako menedżer, tak, i też miał przeszłość opozycyjną. Dlaczego zakładamy, że do takiego ciała muszą być, znaczy to takie było moje głębokie przekonanie. I wiem, że to sprawia, że oczywiście jest, no są tego konsekwencje, że rada, która została wybrana, ma ten grzech, ja bym to nazwała, ale ona jest radą, która w składzie, jeśli się uważnie temu przyjrzeć, nie zamyka szansy wyboru dobrego prezesa, tak bym powiedziała. Także nie, poza tym, wie pan, to jest, ja cały czas mówię, ja szanuję ludzi i ja wiem, że w IPN-ie nadal pracują, bo przecież nie było żadnych wielkich redukcji, tak, ani żadnych zmian. Ci sami ludzie, którzy pracowali pod prezesem Kurtyką, ja pana zapewniam, że oni wiedzą, co trzeba robić. Ja ostatnie pytanie, jeśli na pewno okres PRL-u jest innym okresem niż mamy go dzisiaj, zresztą sam okres PRL-u ma różne etapy, aczkolwiek są pewne rzeczy, które jakoś funkcjonują podobnie, to znaczy ta siła jednej partii, to jest oczywiście moja opinia, ta siła jednej partii, to co dzisiaj, ten absurd PRL-u, dzisiaj się trochę powtarza. Mamy walkę o słowomatą,
czy też aresztowanie internauty, nie wiem, mandaty za antyrządowe hasła i tak dalej. Mamy rzeczywiście taką dość mocną dyskryminację jednej części sceny politycznej, też elektoratu, czy też grupy podobnie myślących. Chciałbym Panią spytać, jakie widzi Pani podobieństwa, jeśli chodzi o okres PRL-u? Bo przecież ludzie, jako naród, też pozostaliśmy ci sami, więc pewne rzeczy naturalnie mogą przechodzić. Myślę, że na poziomie społeczeństwa, czyli demosu, czyli powiedzmy sobie ludzi, którzy... Właśnie może bardziej demosu niż społeczeństwa, bo to chodzi mi o tą część społeczeństwa, która chodzi na wybory, czyta, zastanawia się i czuje się odpowiedzialna za coś więcej niż prywatna kariera. Wydaje mi się, że to, co jest najbardziej niepokojące, to jest poczucie bezsilności i bezradności, bo to była najważniejsza jakby cecha PRL-u. Trzeba było dużo w sobie przełamać, żeby uwierzyć, że można rzeczywiście coś zmienić, prawda? To naprawdę wymagało jakiejś bardzo silnej motywacji i wydaje mi się, że to, co Pan nazywał świętym spokojem, to ja nazywam lękiem i poczuciem bezradności, że to jest ważniejsze, że ludzie po prostu nie sądzą, żeby dało się zmienić, bo ja nie przypadkiem mówiłam o Olewniku i o tej zbrodni, bo ona jest dla mnie symbolem, że, bo to przecież nie dotyczy, nawet jeśli polityczne były tam uwikłania tego politycznego kapitalizmu, tak? Jacyś lokalni politycy, prokuratura, policja i biznes. No ale na miły Bóg nie sięgało to rządu, a w każdym razie nie bezpośrednio, nikt tego nie mówi. I my nie potrafimy sobie poradzić z taką sprawą jako państwo, jako obywatele kraju, który ma policjantów, ma prokuraturę przez tyle lat. Niedawno czytałam, że jeśli ktoś w tym śledztwie próbował ustalić prawdę, to nie awansował, awansowali ci, którzy to śledztwo blokowali. No nie wiem, ja też od dziennikarzy oczekuję takiego artykułu, w którym ja to zobaczę rzeczywiście. No ale pewnie nikt tego nie napisze, bo socjotechnika jest taka, że jak napisze, to straci pracę, tak? Albo w każdym razie będzie tam. Więc to poczucie bezradności, które nie tyle dotyczy wyborów politycznych, ile codzienności, w której my sądzimy, no trudno, tak musi być, tak? Bo jesteśmy skorumpowani, bo jesteśmy nieodważni, tak? Bo marzymy o raju. Normalność jest nazywana utopią, tak? Praworządne państwo jest nazywane marzeniami, tak? A nie normalnością, którą trzeba zbudować. Której budowanie pewnie będzie bolesne dla wielu ludzi, którzy jakoś się usadowili w tych... Proszę pamiętać, że każda osoba, która ma na sobie, na swoim sumieniu, no wrócę do tych Olewników, bo o tym się najłatwiej rozmawia. Każda osoba, która z tą sprawą ma na sumieniu w postępowaniu w swojej pracy grzech zaniedbania albo korupcji, albo nieuczciwości, to ona już przez te lata obudowała się swoimi kolegami i przyjaciółmi, którzy obudowali się w pracy swoimi przyjaciółmi, tak? Wyrzucić ich z pracy 5 lat temu, to było wyrzucić 5 osób, a teraz trzeba będzie wyrzucić 100 osób, bo to nie jest tak, że oni nie zabezpieczyli się w czasie tych lat, zwalniając jednych i przyjmując i awansując innych. Czyli to jest tak jak ze sprzątaniem, prawda? Jeśli tego nie robimy natychmiast, to potem mamy dramatyczny remont do zrobienia. Więc ja bym powiedziała, że to jest podobieństwo do PRL-u. Bezsilność i poczucie, że właściwie nie bardzo wiemy, co i jak należałoby zmienić. Natomiast na poziomie elit czy establishmentu nie mam cienia wątpliwości, że jest znacznie gorzej, dlatego że PRL stworzył wśród rządzących i tych, którzy z tamtego okresu wyszli, jakby to powiedzieć, z pewnymi przywilejami, tak? Wynikającymi z PRL-u, z usadowienia się w PRL-u. Otóż oni są bardzo przyzwyczajeni do tego, że władza nie musi być kontrolowana, że władza nie musi być oceniana, tak? Że nie może być tak, żeby zwykły człowiek mógł sobie powiedzieć, co sądzi o władzy, nawet nie używając nieładnych słów, ale po prostu zdecydowanie powiedzieć, że nie odpowiada. Nawet związki zawodowe, bo to nie jest tak, że to przypadek. Ja jestem absolutnie przekonana, pan powiedział, że jest taki stereotyp związkowca, przecież on się nie wziął z powietrza.
On się wziął z tego samego miejsca, skąd wziął się stereotyp pisowca, prawda, stereotyp katolika, stereotyp czy katola nawet i tak dalej. Bo to są stereotypy, które degradują te grupy społeczne, które mogłyby się domagać partnerstwa czy obywatelskiej roli w kontrolowaniu władzy, tak? Katolicy dlaczego? Bo wartości nie lewicowe i nie rozmywające interesy Polaków, a poza tym jeszcze struktura i kościoła. No tak, no ja przepraszam, ale definicja demokracji Jana Pawła II zasadniczo się różni od definicji demokracji Adama Michnika. To są absolutnie dwie definicje będące w zasadniczym sporze, bo dla Adama Michnika demokracja to jest pełny relatywizm, on to kiedyś napisał, prawda, to jest i szlachetność, i łajdactwo na równych prawach. A Jan Paweł II powiedział, że w demokracji jest miejsce dla ludzi, którzy uważają, że znają prawdę i nie należy ich nazywać fundamentalistami, bo wartości są w demokracji niezbędne, żeby nie zamieniła się w totalitaryzm. Są kompletnie dwie różne wizje. I teraz tak, musimy się z tym pogodzić, że są ludzie, dla których wizja Adama Michnika jest bardziej zachęcająca. Moim zdaniem ponieważ grają w mediach rolę przywódcy narodu, to do tej roli uroda się przydaje. Czy jest niezbędna? Nie. Churchill nie był wysoki i przystojny. Kohl też, więc ja nie mówię, że to jest konieczne, ale dzisiaj jest, społeczeństwa są... Ja wiem, że mówię rzeczy, które nie cieszą i to jest u mnie niezmienne. Ja przyznam się szczerze, że za bardzo mi zależy na tym, żebyśmy sobie z tą sytuacją poradzili, żebym nie mówiła tego, co myślę, nawet jeśli się to Państwu nie podoba. A wracając do Hiszpanii, ten problem, którego Pan nawet nie zauważył, my w Polsce mieliśmy protesty związkowców, w tej chwili też, tak? A nawet ich nie zauważyliśmy na serio. I to jest pytanie, moim zdaniem, niebywale poważne. Jak to jest możliwe, że daliśmy sobie odebrać przekonanie, że związki zawodowe są bardzo ważnym elementem systemu demokratycznego i że one w relacjach słabszy-silniejszy, bo pracownik jest zawsze słabszy w relacji z pracodawcą, ale także pracujący są jakby zawsze w relacji słabszej, no wystarczy włączyć telewizor i zobaczyć, kto jest ekspertem w sprawach biznesowych, prawda? Business Center Club, czyli pracodawcy, Lewiatan, czyli pracodawcy, tak? Krajowa Izba Gospodarcza, czyli pracodawcy. A jak się pokazuje związkowiec, wiadomo, roszczeniowy balast transformacji, zgroza i wystarczy zobaczyć wyniki sondaży. Związki zawodowe w Polsce są traktowane jako balast, tak? Proszę zobaczyć, że w Szwecji do związków zawodowych, w Norwegii, w Danii, w Finlandii należy około 60% pracujących, a w Polsce 15%. Więc Pan mnie pyta o manifestacje w Hiszpanii, a ja Pana pytam, ilu ludzi jest w związkach. Jak ja rozmawiam z młodymi ludźmi, to mówią, że związki są dla nieudaczników, tak? Bo to jak ktoś jest nieudacznik, to się zapisuje do związku, żeby go z pracy nie wyrzucili. Ja nie wiem, czy się zgłoszą, natomiast myśmy, mimo iż Solidarność to był związek zawodowy, tak? W którym ludzie, portier z profesorem, który był dyrektorem instytutu, byli w jednym związku zawodowym i uczyli się ze sobą rozmawiać i uczyli się swojemu szefowi powiedzieć, tak nie może być, tak? Ta struktura płac jest nie w porządku, albo tego kogoś nie można wyrzucić z pracy. To jest bardzo trudne, na premiera ponarzekać żadna sztuka, bo to można w wielu miejscach i nikomu się nie zrobi krzywdy, a proszę to powiedzieć szefowi w swojej pracy, tak? Tak jest. Proszę tak wmontować w miejsca pracy taką relację, w której tam władza też nie czuje się bezkarna. Jak przyznaje premie, nagrody, prawda, i podejmuje ważkie decyzje. Związek zawodowy jest takim samym ważnym elementem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, jak partie polityczne, opozycja, wolne media i tak dalej. A myśmy związek zawodowy dali sobie odebrać. Znaczy uważamy, że to w ogóle jest bez znaczenia. Pyta mnie Pan o Hiszpanię, a ja Pana pytam, a co ze związkami zawodowymi? Dopóki one nie będą silne i nie zaczniemy ich traktować jako wartość demokracji, to oczywiście wszystkie te ważne kwestie, jak płaca minimalna, jak ja jestem związkowcem do dzisiaj, tylko takim
malutkim, bo w moim instytucie 4 osoby należą do związku zawodowego, więc żeby to przetrwało, to trzeba było z innym instytutem wejść w porozumienie. Ale ja sobie tego nie dałam odebrać i jak większość naukowców i profesorów wypisywała się ze związku, bo one takie roszczeniowe, takie straszne, takie perelowskie, takie... To ja zostałam, ponieważ ja nie mam cienia wątpliwości, że to jest bardzo ważna instytucja i ja pytam się, czemu my tego nie rozumiemy, bo nie rozumiemy. Proszę zapytać dziennikarza, czy poza tymi, którzy piszą w tygodniku Solidarność dzisiejszym, jest jeszcze jakiś jeden dziennikarz w jakiejkolwiek polskiej gazecie czy w mediach, który powie coś dobrze o związkach zawodowych, bo o ile ja wiem, to nie. To może kwestia wizerunku też jakiegoś, który rzeczywiście związkom przypisano. Chciałbym tutaj na pewno potwierdzić, że wskazana jest jak najbardziej szczerość. Tutaj proszę nie hamować w żaden sposób. To jest jak najbardziej wskazane. Nie wiem, czy może źle zostałem zrozumiany z tym pytaniem o Hiszpanię, bo mi chodzi o pewne... może problem, który nie istnieje, ale ja uważam, że istnieje, tak? Czyli problem największego świętego polskiego, czyli święty spokój. I to, jak ludzie dzisiaj naprawdę po różnych stronach, powiedzmy, barykady światopoglądowej najczęściej stawiają właśnie na ten święty spokój. I dzisiaj nawet środowiska radykalnie lewicowe nie robią jakichś wielkich, nie angażują się jakoś bardzo mocno w działanie ideologiczno-polityczne. Tak mi się wydaje, że rzeczywiście powstała sytuacja, że jest partia establishmentu, która reprezentuje praktycznie wszystkich, a tak naprawdę nikogo. I jak pani mówiła, opozycja, która dzisiaj jest postrzegana przez ten establishment jako antysystemowa. Więc pytanie mi chodzi o ten duch w społeczeństwie, tak? O to, żeby cokolwiek chcieć zrobić, zmienić. Nawet po drugiej stronie naszej barykady, powiedzmy. Ja zaczęłam kręcić głową, kiedy pan powiedział, że opozycja jest przez establishment postrzegana jako antysystemowa. No na miły Bóg, nie jest postrzegana jako antysystemowa. Oni doskonale wiedzą, że opozycja nie jest antysystemowa. To jest komunikat przekazywany polskiemu społeczeństwu po to, żeby udało się tę opozycję ograniczyć do niewielkiego zasobu, że tak powiem, wyborców. I proszę zwrócić uwagę, że... Znaczy, ja jak mówię, żebyśmy spróbowali kompletnie wyłączyć emocje, to ja mówię o czymś szalenie ważnym, dlatego że, proszę państwa, jak ktoś pisze tekst o jakichś tam, nie wiem, szalonych paranoikach, tak, albo no, wyrzuca z telewizji dziennikarza, albo w miejscu pracy, no, jakby to powiedzieć, kariery tak się toczą, że wiadomo, że pewne wybory czy poglądy polityczne tej kariery nie zapowiadają. Przecież to jest socjotechnika. Nawet takie najbardziej emocjonalne inwektywy rzucane pod adresem nie tylko polityków, ale sympatyków i wyborców PiS-u, nie można ich traktować emocjonalnie i się denerwować, bo to chodzi o to, żeby nowi ludzie, którym nie daj Boże przyjdzie do głowy być niezadowolonym z rządu i z Platformy Obywatelskiej, żeby im do głowy nie przyszło, żeby do tego obciachowego, beznadziejnego, prawda, strasznego pisowskiego narodu się zbliżyć. To jest czysta socjotechnika. Nazywamy obraźliwie, żeby zablokować pomysły na to, żeby w tą stronę swoje polityczne zainteresowanie skierować. I tu nie ma co reagować emocjami, nawet odpowiadać emocjonalnie. I mało tego, ja muszę powiedzieć, że ja nie zgadzam się z panem, jak pan powiedział, że ten establishment, który rządzi, nie ma poparcia. Ma poparcie. Przecież, no, drodzy państwo, wszyscy w rodzinie, w miejscach pracy, wśród przyjaciół, moich solidarnościowych przyjaciół, macie ludzi, którzy patrzą na was jak na wariatów, bo na mnie też tak patrzą. I oni to robią z głębokiego przekonania i w poczuciu, że są lepszymi ode mnie patriotami. Tak jest i nie ma co się oszukiwać, że tak nie jest. I teraz problem polega na tym, że po pierwsze dobrze się stało, ja to po wyborach samorządowych powiedziałam w mediach, chyba podczas ostatniej wizyty w mediach publicznych. Zresztą jeśli ktoś z mediów publicznych
mnie ogląda, to chcę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna, że nie jestem teraz w mediach, bo mam trochę więcej czasu i mogę poczytać. Także bardzo dziękuję. To jest, ja wiem, ale dla mnie osobiście to jest sytuacja lepsza. Tak, a poza tym nie tylko, że nie bywam w mediach, ale nie muszę ich oglądać. To też jest duży zysk, bo człowiek ma więcej czasu. Więc to są, ja bym powiedziała, takie plusy sytuacji niedobrej, bo ona jest niedobra. Ale wracając do tej mojej ostatniej, jednej z ostatnich wizyt, powiedziałam, że wybory samorządowe pokazały, że demokracja została uratowana, dlatego że, proszę Państwa, to co się działo w 2010 roku po tragedii smoleńskiej, ja to kiedyś nazwałam sytuacją, w której, że nawet gdyby to nie był zamach, to sytuacja jest taka, jakby to był zamach. Znaczy wszystkie konsekwencje udanego zamachu mamy. Dramatyczny podział polskiego społeczeństwa, który osłabia nas jako wspólnotę polityczną, ponieważ poziom nienawiści, jakim darzą się ludzie przerażeni, że mogą nie mieć racji. Proszę Państwa, żadnych emocji, ja proszę. Proszę Państwa, proszę, żeby... Tak, no dobrze, że... więc... No właśnie. Uderzył kobietę! Uderzył kobietę! Ja widziałem, tak, tak. Proszę Państwa, ja bym bardzo zapraszał, żeby nie dać się sprowokować. Jesteśmy tutaj w konkretnym celu. Przepraszam, jesteśmy tutaj w konkretnym celu. Proszę Państwa, ja chciałbym kontynuować spotkanie. Myślę, że Państwo również byście chcieli. Dlatego też zapraszamy tutaj na miejsce naszego spotkania. Ja chciałbym wobec tego może trochę temat zmienić, proszę Pani, ale spytać, jak wygląda sytuacja w IPN-ie. I tutaj też chodzi mi o informacje, jakie dochodziły, że od razu po 10 kwietnia były takie bardzo energiczne działania w IPN-ie. Na ile one są, te informacje, prawdziwe i czy to był jakiś skok na IPN, czy też nie? Jak to wyglądało, bo kto jak to pani się orientuje? Jeśli pan pozwoli, ja jednak wrócę do tamtej sytuacji, bo ona jednak, znaczy to, o czym zaczęłam mówić, dlatego że to jest jednak, IPN jest tylko częścią tego problemu. Mianowicie, to po pierwsze, stało się coś takiego dramatycznego, jak osłabione poczucie wspólnoty. Ja, jak zaczęłam mówić o tej odpowiedzialności, tak zastanawiałam się, jak jadąc tutaj, co ja bym przede wszystkim chciała Państwu przekazać. I to będzie takie zdanie, moim zdaniem, w mojej opinii, kluczowe. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, jest nas tutaj garstka, ale my jesteśmy odpowiedzialni za tych naszych przyjaciół, którzy nas nienawidzą. Tak, bo my jesteśmy, znaczy jeżeli my mamy rację, mając poczucie zagrożonej suwerenności Polski, zagrożonej demokracji, jeżeli mamy rację, domagając się tych postulatów, tak, i jeśli za tymi postulatami tkwi bardzo trudny problem, który będziemy musieli rozwiązać także w polityce międzynarodowej, to my bierzemy odpowiedzialność za tamtych ludzi, którzy nas nie rozumieją, nie szanują i to my jesteśmy tymi, którzy muszą sobie z tym poradzić. Ja nie wiem, czy Państwo macie świadomość, jakie to jest trudne. Pan profesor Krasnodębski, kiedy byłam tutaj i słuchałam jego wystąpienia, w pewnym momencie powiedział coś takiego, że on miał świadomość, że polskie elity opiniotwórcze, polscy politycy są szalenie uzależnieni od tego, co myślą o nich Europejczycy, tak? I że ten nasz kompleks dramatyczny i to, żebyśmy byli dobrze traktowani na salonach, to jest coś, co bardzo Polsce przeszkadza także w Unii Europejskiej. Ale powiedział, że on się nie spodziewał, że polscy politycy mogą być tak uzależnieni od Rosji. A ja chcę powiedzieć, że my musimy sobie zdawać sprawę, że to uzależnienie polskich polityków od Rosji jest z powodu tego samego kompleksu, ponieważ oni mają świadomość, że nikt w polityce europejskiej i światowej nie chce mieć dzisiaj problemu z tragedią smoleńską. Nie chce mieć problemu, to słabsi polscy politycy będą się tak zachowywać, żeby politykom europejskim i światowym nie sprawiać problemu. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Rosja jest tutaj tylko, jakby powiedzieć, częścią tej sytuacji. Co to znaczy? To znaczy, że na tej części, która jest nazywana pisowskim narodem, spoczywa odpowiedzialność za przywrócenie, po pierwsze, wspólnoty politycznej Polaków. I my już dzisiaj musimy być gotowi na to,
żeby pomóc tamtym szaleńcom, którzy buchają w stosunku do nas emocjami i inwektywami, żeby się zmienili, bo oni tego w stosunku do nas nie zrobią, tak? Sami z własnej inicjatywy. A bardzo przepraszam, to naprawdę nie jest tak, że państwa i podmiotową politykę to się dostaje, znaczy posiadanie własnego państwa to się dostaje w prezencie, że przypomnę Piłsudskiego. To jest strasznie trudna sprawa utrzymać coś takiego jak demokrację, jak suwerenność i sprawne państwo jeszcze z rozwojem gospodarczym. I problem polega na tym, że to jest zadanie dla tej części, która rozumie zagrożenia, bo tamta druga jest zachwycona sytuacją. Nie tylko politycy mają ten kompleks w stosunku do Europy. Wydaje mi się, że społeczeństwo również. No ja bardzo przepraszam, ale popularność tych polityków dowodzi, że bardzo wielu Polaków, bo pan powiedział o świętym spokoju. Ja muszę powiedzieć, że ja mam w stosunku, ja po pierwsze lubię swoich rodaków, po drugie ja ich bardzo szanuję, ponieważ uważam, że ich zachowanie po drugiej, znaczy jak tak naprawdę zobaczymy tą pierwszą próbę, kiedy PSL tamten, bo ja nie, ta partia, która dzisiaj jest, też używa tej nazwy, ale ja mówię o PSL-u przedwojennym mikołajczykowskim, wziął na siebie ryzyko przetestowania, czy demokratyczne wybory w Polsce są prawdziwe i przegrał, ale przecież to były znowu ponad 100 zamordowanych działaczy, iluś tam aresztowanych, straszne represje, tuż po potwornej wojnie, tak? W której 40% terytorium tracimy, miliony Polaków są przesiedlone. To państwu się wydaje, że to takie bagatelne, zakorzenić się i zrobić wspólnotę polityczną po takich migracjach, który naród po wojnie coś takiego przeżył. Przechodzimy to. Okazuje się, że byliśmy jedynym państwem, jedynym, z tych w naszym pasie, które nie było ani z komunizmem, ani z nazizmem, i przegrało 40%, tak, i straciło demokrację po 20 latach niepodległości. Po czym okazuje się, że nie daje sobie odebrać prywatnej własności ziemi, nie daje sobie odebrać kościoła. Kościół wychodzi z tego, powiedziałabym, silny, mało tego, daje, Polska dostaje prymasa Wyszyńskiego, a światu daje Jana Pawła II. No na miły Bóg, przecież to nie są przypadki, tak? Po czym jest 56 rok, dodam ten 68, bo akurat wtedy tu też biegałam na krakowskim przedmieściu, chociaż nie była to ta skala. Potem jest 70, 76. Ja mam przypomnieć powstanie warszawskie, które było nieprawdopodobnym wyczynem na skalę europejską. To też moi rodacy zrobili. Być może, że tak powiem, jak piszą i mówią, także przypominam Rynkiewicza, że to był początek wolności Polski. Potem mamy sierpień, który rozwala komunizm, ja bardzo przepraszam, i wyzwala całą masę różnych narodów. I ja mam uważać, że moi rodacy są do niczego? To przecież ja, to jest jakiś absurd kompletny. A, bardzo przepraszam, dali sobie wmówić po 89 roku, że nie setki tysięcy członków związku i strajkujących, tylko 50 facetów tu przy okrągłym stole dało im niepodległość. Tak, wielu z nich dało to sobie wmówić i uznało, że rzeczywiście, no zgodnie z polskim kompleksem, to nie my, tak. Ja mogłabym bardzo wiele takich rzeczy opowiedzieć, tylko że... Tylko że problem polega na tym, że mamy obowiązek pamiętać i to jest fundament tego, żebyśmy potrafili rozwiązać problem, który mamy w tej chwili w Polsce, pamiętać o tym, że to są ci sami ludzie, tak? To są dzieci, wnuki, czy nawet ci sami ludzie, więc nie spisuje się, przepraszam, na straty 40% elektoratu Platformy. Tego nie robi żaden normalny Polak, dla którego nie tylko Polska, ale Polacy są wartością, a dla mnie są. Broń Boże, nikogo by nie spisywał na straty. Do mnie bardzo przemawia pewna historia, która została mi powiedziana, że w 81 ten naród został duchowo spacyfikowany. I ja się cały czas zastanawiam, czy rzeczywiście to nie tam jest początek tego myślenia, że nie warto, że po prostu... Ja przepraszam, ale wydaje mi się, że różnica między nami, teraz to zrozumiałam, polega na tym, że pan sądzi, że Polacy sądzą, że nie warto.
A ja myślę, że bardzo wielu moich Polaków nie rozumie istoty sytuacji w tej chwili. I wie pan, to jest troszkę tak, że ja pamiętam, dobrze, że pan przypomniał stan wojenny i te lata 80., kiedy naprawdę mieliśmy prawo wierzyć, że to się wszystko skończy niczym, tak? A skończyło się jednak rozwaleniem komunizmu, tak? I zrobili to ci sami ludzie, którzy dzisiaj tworzą, czy nawet wybierają część Platformy, tak? Więc pytanie polega na tym, czy sobie z tym poradzimy. Natomiast ja przepraszam, bo państwo sobie pokpiwaliście z tej urody, ale ja jednak to powiem. Nie, moment, bo to jest troszeczkę tak, że normalne mechanizmy socjotechniki i psychologii społecznej opisane, stwierdzone, przypisujemy Polakom i moim rodakom jako dowód, że święty spokój u nich wygrał i nic im się nie chce. I mówimy o społeczeństwie, które przeszło różne dramatyczne chwile ze stanem wojennym włącznie. Pytania, jeśli chodzi o nasz protest, otóż o cztery postulaty, które są za pani plecami. Komentarz na ten temat. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Państwu też dziękuję i przepraszam za spóźnienie, ale uciekł mi autobus, mówiąc po prostu, zwyczajnie żadnych innych komplikacji nie było. I tylko doktor. To jest ważne, dlatego że nie jestem profesorem i nie chcę sobie do tego tytułu uzurpować nawet nieformalnych praw. A teraz wracając do tego pytania. Ja nie ukrywam, że mam takie poczucie, że rozmowa o tym namiocie, o tych postulatach i o tym, co państwo tutaj robicie, to jest rozmowa o odpowiedzialności. Bo to jest rozmowa o takim poczuciu odpowiedzialności za coś więcej niż tylko własna kariera, własna zamożność, własne dochody, własne dzieci i ich losy. I to jest takie poczucie odpowiedzialności, które w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli tak można powiedzieć, czyli takiej, w której mamy pełną świadomość, że pewne treści czy pewien sposób myślenia nie jest częścią debaty publicznej czy dyskursu publicznego, a mimo to część z nas uważa, że to jest fundamentalna dla poczucia odpowiedzialności za kraj i za nasze własne losy sprawa. I teraz można by powiedzieć, tu bardzo piękna kiedyś wypowiedź pani Ewy Stankiewicz, w której ona powiedziała, to ja jestem normalna, tak? Czy to państwo tutaj jesteście normalni, bo jesteście ludźmi, którzy niezależnie od tego, jak jest to diagnozowane, opisywane, traktowane, mówicie tak, czujemy się odpowiedzialni za bardzo ważną kwestię, mianowicie za to, kto nami rządzi, za to, na czym polega poczucie odpowiedzialności polityków, za to, jak rządzą między wyborami, że to nie jest tak, że kartka wyborcza raz na 4 lata jest miarą tego, co społeczeństwo może zrobić. Między jednym a drugim okresem wyborów są 4 lata, w których mamy prawo kontrolować, sprawdzać, domagać się, rozmawiać, pytać. Tego władze niedemokratyczne nie lubią. Tak ja bym powiedziała, im władza mniej chce być demokratyczna, tym bardziej woli, żeby ludzie czuli się odpowiedzialni tylko za własną karierę, za własne sukcesy, bo tacy ludzie są sterowalni, tak? Jak zależy mi tylko na własnej karierze, na moich dochodach i na pozycji społecznej i na losie moich dzieci, to jestem podatny na bodźce, które płyną od wszystkich struktur władzy, od bezpośredniego zwierzchnika, począwszy na polityce w państwie kończywszy. A jak się nagle nie wiadomo skąd czuję odpowiedzialny za kraj, to znaczy, że mam niesamowitą ambicję, bo chcę kontrolować premiera i prezydenta, prawda? Tylko że w demokratycznym kraju nie ma w tym nic niesamowitego. To jest taki odruch, w którym normalnie tego typu pytania stawia opozycja. Ale tak się udało w dyskursie publicznym po 2005 roku ten dyskurs zorganizować, że pytania o to są w dyskursie publicznym. To nawet nie chodzi o to, że nie ma dziennikarzy, czy nie ma tych pytań, ale one dyskredytują pytającego, czyli tak naprawdę realnej debaty nie ma. Więc powiedziałabym, że to, co mi przede wszystkim przychodzi do głowy, kiedy myślę o tym skromnym namiociku, to jest jak nietypowo wyraża się w Polsce postawa odpowiedzialności za kraj, państwo, demokrację i suwerenność, a w gruncie rzeczy o to chodzi. I może jeszcze druga refleksja, chociaż ona
Ja mam pełną świadomość, jakby nieprzystosowalności. I ja rzeczywiście chciałabym, i przepraszam, ale formuję to bardzo wyraźnie, jakby powiedzieć, że między pamięcią o zbrodni katyńskiej a domaganiem się wyjaśnienia przyczyn katastrofy jest bardzo duża różnica i żeby ktoś nie przypisywał mi tutaj, jakby to powiedzieć, takiej postawy, w której ja jestem na tyle zacietrzewionym, jak to Igor Jankę napisał ostatnio, pisowskim narodem, tak? Bo tak jakoś przedziwnie taki tekst napisał, który bardzo mnie poruszył. Tylko normalnym obywatelem, który ma świadomość, że te dwie sytuacje są w ogóle w sensie, powiedziałabym, dramatu narodu nieporównywalne. Ale mimo to zawsze sobie myślę tak, że te 20 tysięcy rodzin, które, bo tyle ich mniej więcej było po wojnie w Polsce, na pewno, tak, które miały świadomość, że nie bardzo mogą nawet na symbolicznym grobie napisać, kiedy ich ojciec, ich mąż, tak, ich brat i gdzie i z jakiego powodu zginął, tak? Niby mieli za sobą rząd w Londynie, książki publikowane w Europie Zachodniej, ale w gruncie rzeczy czuli się odpowiedzialni za pamięć o męskich jakby członkach swojej rodziny i wiedzieli, że nie jest to tylko prywatna, rodzinna odpowiedzialność, że to jest właściwie odpowiedzialność za prawdę o tym, co się Polakom jako wspólnocie politycznej przydarzyło, bardzo ważnego w czasie II wojny światowej i oni tą wiedzę przechowali, tak? No, nie mając nic do dyspozycji i trzeba pamiętać, że nawet takie nieprawdopodobne mniejszości, tak? Takie nie mające niczego do dyspozycji. Jeśli czują się odpowiedzialne za to, co sądzą, że jest naprawdę ważne, no to ostatecznie no, nigdy nie osiągają oszałamiającego zwycięstwa. To ja chcę powiedzieć, że takie cuda się w życiu politycznym i społecznym nie zdarzają. Ale to może być czasami wystarczające, żeby nie dało się zakłamać tego, co ważne. Ja na początku powiem tak, że uczciwie nikt nie mógłby nic więcej pani dopisać niż cztery postulaty, dlatego też zawsze gościom na początku zadaję to pytanie, bo uważam, że jest to ważne i uczciwe. Rzeczywiście nasz namiot, jego głównym przesłaniem są te cztery postulaty i jak pani powiedziała, jest to nasze poczucie, że tak, że to są rzeczy ważne z punktu widzenia odpowiedzialności za państwo. I ja chciałbym przy okazji spytać, bo mam takie zestawienie tego, co się dzisiaj dzieje w Hiszpanii, już nie mówiąc tego, co się działo w Afryce Północnej, jeśli chodzi o działanie, czy też o jakieś ożywienie społeczeństwa. I mi chodzi w głowie takie pytanie, czy jest, czy byłoby możliwe w Polsce podobny ruch, podobne zaangażowanie społeczne, tak jak to miało miejsce? Jeśli tak, to co takiego musiałoby się wydarzyć, jak pani to widzi, to w społeczeństwie? Ja powiem tak, to co dzieje się dzisiaj w krajach arabskich, to nam się już wydarzyło. A problem polega dzisiaj na tym, czy jesteśmy w stanie utrzymać to, bo ja naprawdę dzisiaj prognozować, że uda się demokracja w krajach arabskich jest, ja bym powiedziała, skrajnie utopijne, tak? Bo może tak, może nie, może to tylko będzie wymiana elity, w której i tak 3/4 będą. Natomiast, ale nie, ja do tego wątku chciałabym wrócić, dlatego że to jest troszeczkę tak, że my to już mamy za sobą, a nawet powiedziałabym, że mamy za sobą coś znacznie ważniejszego, dlatego że udało nam się rozpocząć bardzo skutecznie proces demontażu bardzo dramatycznie niszczącego i jakby prawa człowieka i tożsamość narodową różnych narodów. I godność ludzi, ale no, ja bym powiedziała w wielu wymiarach, dramatyczny system, który wydawał się być nie do zniszczenia. Tak? Co prawda dzisiaj nam się wmawia, że on sam upadł, bo był niewydolny i że właściwie mogliśmy nic nie robić i tak by to się wydarzyło, tym bardziej, że był Gorbaczow, więc w zasadzie po cośmy się męczyli, tak to ja wiem. Ta narracja jest bardzo
dobrze przemyślana, odbiera poczucie własnej wartości, odbiera poczucie, że się jest aktorem tego, co się robi. Rzeczywiście ludziom, którzy nie wierzą w to, że cokolwiek byli w stanie zrobić, no, łatwiej przychodzi podporządkować się władzy, która mówi, że wszystko wie lepiej. Więc ja bym powiedziała, że ten mechanizm rozumiem. Ale nie zmienia to faktu, że to myśmy obalili komunizm i u nas się zaczęło i możemy sobie dyskutować, ale ja tak uważam i to. I teraz problem polega na tym, czy my potrafimy zbudować w Polsce sprawną, efektywną demokrację, taką, w której nie trzeba będzie pod namiotem domagać się, no, na przykład ekshumacji zwłok. Ja przepraszam, chociaż wydaje mi się, że ten trzeci postulat, wnioskując po nerwowości Rosjan, chyba najszybciej będzie zrealizowany, bo wygląda na to, że ekshumacja ofiar tragedii smoleńskiej będzie możliwa i ja mam wrażenie, że chyba już nie ma od tego odwrotu po tych komunikatach na temat tego, że to myśmy źle, prawda, coś rozpoznali, że zginął jakiś Rosjanin i tak dalej. No to już jest dowód, że chyba jakoś w tej kwestii trzeci postulat udało się wywalczyć. Ale wracając do demokracji, bo przecież normalnie to powinna opozycja być tą normalnie funkcjonującej demokracji, opozycja, jej liderzy, elity opiniotwórczej i media byłyby zamiast państwa, tak? Znaczy nie ten namiocik, tylko po prostu opozycji. No i tak Polska powinna funkcjonować. Znaczy ta pewność, że istnieje siła polityczna, która przejmie władzę po tych, którzy aktualnie rządzą, jest najlepszym mechanizmem kontrolnym, żeby nie zdarzały się takie rzeczy, jak to wszystko, co nam się wydarzyło po tragedii smoleńskiej, jeśli chodzi o politykę, relacje polsko-rosyjskie i zachowanie polskiego rządu. No, a wygląda na to, że jesteśmy w takim momencie, w którym naprawdę my jesteśmy zagrożeni tym, że tego nie utrzymamy. Bo to, że będzie opozycja na poziomie 20 punktów procentowych poparcia, tak? Czy nawet 24. I ona jest, ona będzie miała własny internet, własne niszowe pisma, tak jak właśnie w tym artykule z 20 maja Igor Jankę napisał, że prawda, są silni, zwarci, gotowi, lud, czy naród pisowski tak nazwał, prawda, ma swojego przywódcę bardzo autorytarnego, bo w ogóle go nie... Zresztą proszę zwrócić uwagę, że to jest przygotowanie w gruncie rzeczy do tego, żeby za chwilę nazwać ten naród pisowski, no, zagrażający demokracji, tak? Bo to tak jest w białych rękawiczkach, ale tak to jest mniej więcej opisane. No tak, narodem w narodzie, czy no właśnie nie mniejszością, a w każdym razie nie narodem polskim, tak? Nie obywatelami demokratycznego państwa, tylko jakąś taką sektą dosyć opisaną tak, jak gdyby chodziło o wzbudzenie lęku. Otóż to jest sytuacja, która absolutnie nie może nas satysfakcjonować. Znaczy ja uporczywie powtarzam. Płacimy abonament, telewizja publiczna jest wszystkich obywateli polskiego państwa, podobnie jak państwo polskie jest dla wszystkich. To znaczy, że ludzie o poglądach, które są powiedzmy tu reprezentowane, mają prawo przez jakby swoich, w tym sensie, że wyrażających poglądy podobne, być w debacie publicznej obecni, tak? Być w dyskursie publicznym, być w mediach publicznych, także w komercyjnych, mieć opozycję, która ma szansę wygrać wybory i nie mogą dać się zepchnąć do atrapy, bo to wtedy w salonach paryskich pięknie wygląda, tak? Jest demokracja, bo opozycja jest. Nikt im nie zamyka stron internetowych i nawet ten namiocik tutaj jest. Tylko co z tego? Tak jak w Rosji. Jedna Rosja dostaje 80% poparcia, decyzje o tym, kto prezydent, kto premier zapadają przy stoliku, tak? Jest opozycja, jakaś partia Żyrinowskiego, jacyś postkomuniści, jakiś nawet liberałowie prawdopodobnie. Nie, znaczy ja bym powiedziała, Parlament Europejski nie ma swojego narodu politycznego i Unię Europejską zostawmy, dlatego że to jest sytuacja, w której tak naprawdę ja się nie dam jakby przekonać, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Parlament Europejski jest normalnym parlamentem. Nie jest, bo tak naprawdę decyzje to są decyzje, które zapadają w Radzie Europejskiej. Są premierzy, są państwa narodowe, nikt ich jeszcze nie zlikwidował, a to, że niektóre państwa są na własne życzenie albo z własnej nieudolności słabe w Unii Europejskiej, to jest wina tych polityków, które, że tak powiem, te państwa reprezentują, to w ogóle nie porównujmy tego. Mówimy o parlamencie i o sejmie państwa, który jest strukturą dla narodu, który to państwo tworzy.
Otóż problem polega na tym, że my jesteśmy dzisiaj w bardzo, moim zdaniem, dramatycznej sytuacji, w której wprowadzone mechanizmy demokratyczne stają się wyłącznie procedurą, natomiast w tych wszystkich technikach czy socjotechnikach, które realnie kształtują jakby udział różnych grup o różnych interesach i poglądach w debacie publicznej, jest tak znacznie ograniczony, że za chwilę będziemy mieli tylko fasadę. I proszę zwrócić uwagę, na czym polega waga tego, że zachowana zostanie procedura demokratyczna. Otóż gdyby te procedury demokratyczne w Polsce przestały funkcjonować, w tym sensie, że nie byłoby normalnych wyborów demokratycznych, to pozycja Polski jako państwa w Europie byłaby zagrożona, w Unii Europejskiej, w NATO, salony przestałyby polski rząd podejmować, tak? Bylibyśmy traktowani jak Białoruś. Więc utrzymanie tych pozorów demokracji jest dla władzy szalenie ważne, stąd ta zabawa, że tak powiem, w wyznaczanie granic. I tak naprawdę ja nie godzę się na to, żebyśmy porównywali się z krajami arabskimi, bo tam szanse na demokrację są jakby jeszcze mniejsze niż u nas na początku lat 90., ale być może im się uda, ale proszę jednak wziąć pod uwagę, że tam te struktury autorytarne bez komunizmu i bez żadnej tego typu doktryny tak funkcjonują, więc na to porównanie się nie godzę, natomiast to nie zmienia faktu, że mamy rzeczywiście dzisiaj sytuację, w której moim zdaniem nigdy wcześniej, po 89 roku, prawdopodobieństwo zbudowania fasadowej demokracji już tak stabilnej, że będzie bardzo trudno to jakby zmienić i przywrócić do demokracji, są wyjątkowe, dlatego że ten system próbuje, ja bym powiedziała, zbudować, ja to nazwałam kiedyś okrągłostołowym establishmentem, w skrócie OSE, ale w gruncie rzeczy ta część opozycji, która uznała, że tylko bardziej światłe rządy autokratyczne Polakom wystarczą, tak? To znaczy bez realnych mechanizmów kontrolnych. I to jest tak, że dzisiaj robią to ludzie o dobrych korzeniach solidarnościowych, młodsi niż politycy Unii Wolności, przystojniejsi, wyżsi, panie bardziej atrakcyjne, panowie pełni uroku, więc zgodnie z taką medialną socjotechniką, ja czasami nawet, przepraszam, ja na Marię Rokitę, ale czasami się zastanawiam, czy prozaicznym powodem tego, że nie było dla niego miejsca w Platformie, było to, że nie jest tak wysoki jak Donald Tusk i nie można go aż tak pokazywać, prawda, no bo jednak w każdym razie wyższy od Rokity. Ale rzecz w tym, że to jest takie socjotechnicznie, no ja przypominam Państwu, jak Platforma powstawała, no przecież to był piękny, naprawdę to był majstersztyk, tak? Trzech tenorów, wszyscy przystojni, różne grupy wiekowe. Jeden konserwatysta, bardzo wiarygodnie nieżyjący, świętej pamięci Maciej Płażyński. Drugi liberał, przepiękny, prawda? Piękny. No i najlepsze, co miał PRL, czyli Olechowski, tak? Nazwa partii taka, żeby czasem nikomu nie przyszło do głowy, że ona ma jakiś wyrazisty program, bo Platforma to jest taki sprzęt, na który mogą wejść wszyscy, tak? Obywatelska, wszyscy jesteśmy obywatelami, niezależnie od poglądów. Idealnie, no idealnie zakomponowany. Mnie nic nawet nie obchodzi, czy tam za powstaniem tej partii byli ci, czy tamci. No socjotechnicznie był to produkt znakomicie zmontowany. I powiedziałabym, że ma dzisiaj większe szanse niż każda inna partia polityczna. SLD, sytuacja, w której na zmianę rządziły, nazwijmy to, siły postsolidarności SLD, była bardziej demokratyczna, dlatego że politycy SLD wiedzieli, że prędzej czy później ludzi Solidarności jest tylu, że oni przegrają wybory i rzeczywiście długo je mieli. Tak, prezydent 10 lat, dwie pełne kadencje wygranych wyborów SLD, ale wiadomo było, że potencjalnie kiedyś przegrają. Tak? W stosunku do Platformy możemy sobie powiedzieć, że żadnej gwarancji nie ma. Może rządzić 30 lat bez zmian. Spokojnie, spokojnie. Ja bym powiedziała, drodzy Państwo, jeśli naprawdę mamy uratować Polskę przed taką sytuacją, to najpierw musimy sobie ją wyobrazić, bo emocje to jest za mało. Emocje to jest za mało. Natomiast to, że ja mam wewnętrzną pewność, że na to nie pozwolimy, to jest jakby mój prywatny problem. Polega na tym, że Solidarność tego nie robi w imię idei komunistycznych. Ale mówił Pan o Hiszpanii. Ja bym powiedziała tak, że w stosunku do Hiszpanii
to my jesteśmy, jeśli chodzi o to, co ja wiem o wartościach Polaków, o tym, co, jak dalece my jesteśmy konserwatywni w najlepszym tego słowa znaczeniu, to Hiszpanie sporo by się od nas musieli nauczyć. Nawet najnowszy sondaż w tej chwili publikowany na temat, a jeszcze chyba nie publikowany, ale taki, który się w Cebosie niedługo ukaże, na temat stosunku do ochrony życia, do takich wartości, w których rodzina to jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, tak? Ochrona nawet życia w sytuacji eutanazji. To są strasznie ważne rzeczy, bo to na tym, proszę Państwa, w gruncie rzeczy opiera się szansa nieoddania demokracji, że tacy jesteśmy. No to tutaj proszę zauważyć, ile lewicowo-liberalnych reform Hiszpania w ostatnich latach u siebie przeprowadziła, tak? Za pełną zgodą społeczeństwa. Marsze w obronie życia czy w obronie rodziny liczyły setki tysięcy ludzi, ale tak, czy nawet milion, ale politycznie wydawałoby się, że lewica z przystojnym bardzo premierem, proszę nie bagatelizować tego.